Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, o kolejkach, szczególnie w okresie wakacyjnym już była mowa, nie będę tego tematu poruszał, ale do niedawna myślałem, że jedynym dokumentem, który identyfikuje osobę, jest paszport i poświadcza on jego dokumentem. Ja nie mówię tu o dowodzie osobistym, myślę tu o przypadku wyjazdu. I dokument ten pozwala czy zezwala na wyjazd, na opuszczenie kraju. Oczywiście gwarantując sobie uprzednio środek transportu. Okazuje się, że tak nie jest w praktyce, że najważniejszą firmą, która zezwala lub nie zezwala na opuszczenie kraju, nie jest paszport ani Straż Graniczna, tylko przewoźnicy. Ja niedawno mówiłem w Sejmie o tym, iż obywatel polski, który udał się, przyjechał do kraju po 60 latach, nie mógł z kraju wyjechać. I instytucje państwa, które powinny mu pomóc, no odstąpiły od tego. Udało się dopiero dzięki jednemu z pracowników MSZ-u jakąś drogą przekonać LOT, że należy tego obywatela zabrać, mimo to, że LOT zagwarantował mu w tej z powrotem wyjazd. Jak to jest? Kto decyduje o tym, że obywatel może opuścić kraj? Dokumenty, które ma, w tym przypadku paszport polski, Straż Graniczna czy przewoźnik? Dziękuję bardzo.